Cześć. Dzisiaj będzie o centrum głowy, o wyzwaniach zarówno osób zdefiniowanym, jak i niezdefiniowanym centrum głowy, o przejawach cienia i przejawach mądrości obydwu centrów, obydwu rodzajów tego centrum. Ale zanim przejdę do tego meritum, to chciałabym bardzo podziękować za wasze wiadomości, za maile, w których prosiliście dokładnie o to wideo i wideo dotyczące Ażny, które na pewno też już niedługo nagram. No, jestem projektorem, więc dla mnie takie wyrazy uznania to jest coś, co dodaje mi energii i skrzydeł. Także dziękuję jeszcze raz. No więc tak, centrum głowy. Centrum głowy to jest centrum inspiracji. To centrum również wywiera presję na ażnę, która jest pod nim, i są trzy rodzaje presji, którą ono wywiera. Zależnie od tego, która brama, czy wręcz cały kanał pomiędzy głową a ażną jest zdefiniowana. Może być to presja do zrozumienia, presja do tego, żeby wiedzieć, i presja do tego, żeby znaleźć sens. I każdy z was, zależnie od tego właśnie, którą ma bramę albo kanał zdefiniowany, na pewno, jak usłyszy któreś z tych trzech rodzajów presji, to bardzo szybko to powiąże z tym, co czuje na co dzień. Więc zdefiniowana głowa, no, jest tutaj po to, żeby inspirować innych swoimi pomysłami, swoimi pytaniami, opiniami. I tak właściwie ta inspiracja, właściwie powinnam od tego zacząć, że ta inspiracja, którą czujesz, to ona pochodzi w Twoim przypadku z wewnątrz. Bo energia zdefiniowanego centrum, jak wiecie, zawsze wychodzi z wewnątrz. I w tym przypadku ta inspiracja jest też z wewnątrz, ale jest wynikiem właśnie doświadczeń, które masz widząc coś albo słysząc. Czyli można powiedzieć, że świat zewnętrzny wpływa na Twoje wewnętrzną inspirację. I teraz, mając tą inspirację z wewnątrz, bardzo często taka osoba ze zdefiniowaną głową ma ogromną presję do tego, żeby tą właśnie inspirację w jakiś sposób coś z nią zrobić, żeby zadziałać, żeby podzielić się z drugą osobą. Tu jest ważne to, że jeżeli masz zdefiniowaną głowę i zdefiniowaną ażnę, to nie zawsze, nie w każdym przypadku masz tutaj się zaraz dzielić tą twoją inspiracją. To zależy od tego, czy masz również zdefiniowane gardło. Wiele osób, które ma zdefiniowaną głowę i zdefiniowaną ażnę, a nie ma zdefiniowanego gardła, często odczuwa taką frustrację związaną po pierwsze z takim wewnętrznym lękiem, że nie będziesz w stanie się jakby tego sformułować, nie będziesz w stanie tego wypowiedzieć, nie będziesz w stanie znaleźć słów, żeby podzielić się tym, co do ciebie przyszło. I jednocześnie dla tych osób jest ogromnie ważne, żeby nie dzielić się tymi swoimi inspiracjami i pomysłami za szybko. Dla tych osób jest bardzo ważne, żeby dzielić się tylko w odpowiedzi na zaproszenie. Bo ta konstrukcja, gdzie jest zdefiniowana głowa i ażna, a nie zdefiniowane gardło, to jest tak zwany projected mind, czyli no, po polsku projektorski umysł, ale generalnie w praktyce sprowadza się to do tego, że
Ty masz się dzielić swoimi inspiracjami i pomysłami, ale tylko w odpowiedzi na zaproszenie, czyli odpowiadając na pytania kogoś. Oczywiście nie musisz tak robić, ale na pewno, jeżeli zdarza ci się dzielić niezapytany, to na pewno doświadczyłaś czy doświadczyłaś oporu albo braku zrozumienia. Więc tu warto jest się temu przyjrzeć. Mądrość tego centrum zdefiniowanego polega na tym, żeby mieć świadomość presji, mieć świadomość tego, że masz ogromną wewnętrzną presję do tego, żeby właśnie to, co ci przyszło, te pomysły, te inspiracje, po pierwsze, miały jakiś sens, a po drugie, żeby je przedstawić innym, ale jednocześnie właśnie taka cierpliwość. Ta cierpliwość jest ważna, zwłaszcza na tym pierwszym etapie, bo może być tak, że właśnie czujesz taką presję, wewnętrzną presję. Jest na przykład jakaś sytuacja i ty jakby czujesz wewnętrzną presję, że ta odpowiedź gdzieś jest w tobie, ale się nie chce zmaterializować i jakby nie schodzi, powiedziałabym, do dołu, tak? Nie masz z nią połączenia. I jeżeli masz zdefiniowaną głowę, no to tutaj tak cierpliwość i zaufanie do tego, że ta odpowiedź przyjdzie, jest bardzo ważne, żeby poczekać właśnie na ten właściwy czas, żeby nie działać za szybko, dlatego że też takie zbyt szybkie, jakby nie wymuszanie, o, może wymuszanie pomysłu, czy wymuszanie odpowiedzi na przykład na zadane ci pytanie, kiedy nie czujesz, że to już zeszło, że jest ten właściwy czas, powoduje do tego, że jakby nie dopuszczasz możliwości, żeby ta właściwa inspiracja do ciebie przyszła, żeby to, co jest właściwe, jakby zeszło w dół, tak? Zeszło do ciebie, żebyś był tego w pełni świadoma czy świadomy. Dlatego, że więc to jest bardzo ważne. Ważne jest też dla takiej osoby ze zdefiniowaną głową, jest to, żeby zdać sobie sprawę, że twoja zdefiniowana głowa nie jest tu po to, żeby rozwiązywać swoje problemy, tylko żeby rozwiązywać innych, problemy innych, żeby dawać pomysły i inspirować innych. Twoje problemy są tutaj, jakby decyzja, co zrobić z twoimi problemami, powinna być oparta o twój wewnętrzny autorytet. Więc to jest, myślę, bardzo trudne dla osób, które mają zdefiniowaną głowę i są na początku tej ścieżki Human Design, bo możecie być przyzwyczajeni do tego, że ze względu na to, że macie tak dużo myśli, tak dużo pomysłów, tak dużo inspiracji, że natychmiast przystępujecie do działania. A głowa nie jest centrum motorem, prawda? Głowa nie jest tym centrum, które właśnie ma napędzać cię do działania. Głowa jest tylko centrum inspiracji. Więc bardzo ważne jest, jeżeli masz tą zdefiniowaną głowę, żeby mieć taką świadomość, tak, że ta głowa nie jest tu dla ciebie po to, żeby działać, zdefiniowana głowa, nie jest tu po to, żeby podejmować decyzje, bo od tego masz autorytet i jest tutaj dla innych, dlatego, żeby jakby jest tu po to, żeby innych inspirować. Jednocześnie ważne jest to, żebyś miała świadomość, czy miał świadomość, że ta twoja głowa i ta presja do myślenia, ona jest odczuwana przez osobę, która ma niezdefiniowaną głowę. I w związku z tym osoby takie, które mają tą zdefiniowaną głowę, mają tendencję do takiego, to też
jakby często ja, jeżeli jest też ażna połączona w połączeniu z zdefiniowaną głowę, czyli kiedy są te dwa centra zdefiniowane, do takiego stanowczego przedstawiania, stanowczego może nie, bo to jest już o ekspresji, tylko bardziej takiego, że jest tak i koniec. I ważne jest, żeby mieć świadomość, tak, że to ma wpływ na te osoby, które mają niezdefiniowane centrum i inspirują się, tak? Inspirują się tym, co jest Twoje. I w przypadku, kiedy są w cieniu, mogą to, kiedy to, co Ty przekazujesz, wziąć po prostu w całości, tak? Ale zaraz przejdę do tych osób z niezdefiniowaną głową. Jeszcze tylko właśnie tutaj chciałam dodać, żeby mając tą zdefiniowaną głowę, przede wszystkim obserwować, tak? Obserwować siebie, obserwować swoje inspiracje, to co przychodzi, co do ciebie schodzi i jakby czekać zawsze na ten właściwy moment. Na właściwy moment właśnie do tego, żeby coś zrobić z tą inspiracją, czyli dalej ją przetworzyć w coś konkretnego, ale też żeby się dzielić. I to jest taki duży kawałek właśnie to czekanie, ta cierpliwość dla osób ze zdefiniowaną głową. No dobra, to teraz osoby z niezdefiniowaną głową. Wy, jak wiecie, macie z natury tendencję do inspirowania się wszystkim, tak? Także wy możecie jakby czerpać inspirację z bardzo, właściwie z wszystkiego, co was otacza dookoła, czyli inspirować się tym, co słyszycie, co widzicie. I to może prowadzić do takiego mętliku, tak? Takiego mętliku w głowie i też prowadzić do tego, że będziecie się chwytać właściwie wielu inspiracji naraz. To z kolei może mieć taki negatywny na was wpływ, wprowadzać wręcz was w taki zamieszanie, czujecie takie zamieszanie, dyskomfort w głowie, często też do różnych takich lęków. I dlatego w waszym przypadku jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, tak, że zależnie od tego, w kogo jesteś w towarzystwie, to ty będziesz się tym inspirować i będziesz tą inspirację przyjmować jako swoją. Więc nawet w takim przypadku powiedzmy, że jesteś w jednym pomieszczeniu, rozmawiasz z jedną osobą na dany temat i słyszysz, ta osoba ma zdefiniowane centrum głowy i słyszysz to, co ona mówi na ten temat, a następnie pójdziesz do innego pomieszczenia i będzie ktoś inny ze zdefiniowaną głową i będzie mówił coś zupełnie przeciwnego i ty będziesz w każdych z tych momentów jakby brała tą inspirację za swoją, tak? I będzie, to będzie twoje, tak? Będzie ci bliskie, będziesz wręcz, jeżeli masz zdefiniowane na przykład gardło, to będziesz w stanie się tym podzielić od razu z automatu, jeżeli masz tutaj to takie połączenie z góry do gardła, od razu podzielić się jako swoim i przyjąć to jako twoje. Dlatego bardzo ważne jest w twoim przypadku, żeby jakby zdystansować się, tak? Zanim podejmiesz jakiekolwiek działania w oparciu o inspiracje innych, to przede wszystkim dać sobie przestrzeń, tak? Dać sobie jakby dystans od tego źródła inspiracji, czyli od konkretnych osób i zweryfikować to, tak? Zweryfikować to, nie będąc w otoczeniu kogokolwiek, co z tego jest moje i jak zwykle przystąpić do działania tylko i wyłącznie w oparciu o twój wewnętrzny autorytet. Ważne też jest to, żeby
że taka osoba miała świadomość, że jeżeli odczuwasz jakąś presję mentalną, typowo, czyli presję do tego, żeby dać komuś na coś odpowiedź, kogoś w konkretny sposób zainspirować, rozwiązać kogoś problem, to ta presja mentalna nie jest twoja. To znowu albo bierzesz to od osoby, która jest zdefiniowana w głowie, w twoim otoczeniu, albo chwilowo jesteś zdefiniowana w głowie przez tranzyty. I ważne jest to, żeby pozwolić sobie w twoim przypadku, żeby ta presja przez ciebie przeszła. Bo ty nie jesteś tutaj do rozwiązywania mentalnych problemów, dawania mentalnych odpowiedzi. To jest rola osoby ze zdefiniowaną głową. Możesz mieć też taką tendencję do tego, żeby nadmiernie myśleć o rzeczach, które nie mają żadnego znaczenia. I to zwłaszcza może być wynikiem takiego dużego otwarcia na dużego po prostu otwarcia, tak? Na problemy, informacje, właśnie stanowiska, które to wszystko jest w jakiejś formie inspiracją z zewnątrz, zwłaszcza w dzisiejszym czasach, kiedy jest bardzo dużo informacji, które płyną zarówno, wiadomo, z prasy, z mediów społecznościowych czy tych standardowych, konwencjonalnych. I w twoim przypadku jest bardzo ważne od czasu do czasu zrobić sobie taki detoks od tej zewnętrznej inspiracji. Czyli bardzo zdrowe jest dla takich osób wyłączanie telefonu, ograniczanie mediów społecznościowych, robienie sobie takiego detoksu wręcz od mediów społecznościowych. Znam osoby, które mają niezdefiniowaną głowę i na przykład w weekendy wyłączają całkowicie sobie dostęp do mediów społecznościowych i mówią, że bardzo dobrze to im robi na głowę. Właśnie też jakby czują taką lekkość w głowie po tym, taką przyjemną pustkę. No bo jakby nie są wystawione przez ten czas na taką dużą ilość inspiracji, jak normalnie na co dzień. Darem takiej osoby, która ma niezdefiniowaną głowę, jest rozpoznawanie, kto jest inspirujący, kogo aura jest inspirująca, a kogo aura jest taka dezorientująca. I to myślę, że jest bardzo fajnym darem, zwłaszcza dla osób, które mają taki zawód, który na przykład wspiera inne osoby w wypowiadaniu się, w takich publicznych wystąpieniach, na przykład też w PR-ze, tak? Bo taka osoba po prostu w sposób bardzo naturalny powie od razu, tak? Czy to, co mówi ktoś, kto jest dookoła niej, w zasięgu jej aury, jest inspirujące, czy to jest całkowicie dezorientujące. I teraz mi przyszło, że ten dar dobrze by było, żeby właśnie też, żebyś wykorzystywał, czy wykorzystywała na co dzień, tak? Sprawdzając właśnie dla siebie, czy to, co mówi osoba ze zdefiniowaną głową, jest dla ciebie inspirujące czy dezorientujące? I czy chcesz coś z tym zrobić, czy nie chcesz? Oczywiście, czy chcesz dalej coś robić albo nie, to od tego masz do działania, podejmowania decyzji do działania, masz swój wewnętrzny autorytet. Ale to takie pierwsze wrażenie będzie u ciebie tym właściwym, tak? Czy to jest inspirujące dla mnie, czy to mnie dezorientuje? I wiadomo, że jeżeli dezorientuje, to najlepiej się od tego odciąć. To, co jeszcze teraz mi przyszło, że co może przydać się takiej osobie, która ma niezdefiniowaną głowę,
to jest robienie sobie listy priorytetów. Bo na przykład, zwłaszcza jeżeli na przykład jesteś kreatywna czy kreatywny i masz potrzebę tworzenia i inspirują cię właśnie rzeczy na zewnątrz, to możesz mieć problem ze skoncentrowaniem się na jednej rzeczy. Masz tyle inspiracji, że może ci to po prostu przeszkadzać w funkcjonowaniu. Dlatego ważne jest, żebyś robiła sobie taką listę priorytetów, czyli nie wiem, jak często, to zależy od ciebie, ale spisywała, tak, to, co cię zainspiruje, i zanim zaczniesz cokolwiek z tym zrobić, sprawdzała właśnie, co jest twoim priorytetem. Jeżeli masz autorytet centrum sakralnego, czyli ten tak zwany gut feeling, to wręcz możesz sprawdzać ze swoim gut, tak, czy mam ochotę, tak, podążyć za tą inspiracją? Czy mam dzisiaj energię, żeby coś z tym zrobić? Czy teraz jest właściwy czas, żeby na przykład zapisać się na jakieś kolejne warsztaty, czy nawet przeczytać kolejną książkę, o której ktoś tam gdzieś opowiedział i ty od razu czujesz się zainspirowana czy zainspirowany, żeby też ją kupić i drążyć temat. To właśnie listy priorytetów takim osobom ze zdefiniowaną głową bardzo dobrze robią, bo je uspokajają i powodują, że właśnie ten chaos mentalny, no, taki porządek temu nadają. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania dotyczące zdefiniowanej czy niezdefiniowanej głowy, to oczywiście zapraszam Cię do komentowania. Z przyjemnością odpowiem. Jeżeli Ci się podobało, to polub, a jeżeli chcesz oglądać więcej, to się zasubskrybuj i obiecuję, że kolejnym filmikiem, może nie obiecuję, bo u mnie to jest tak, ja jestem 2-4 profil, więc u mnie musi być ten taki, wiecie, wewnętrzny flow i inspiracja, żeby konkretny temat przedstawić, czy nawet sama po prostu zająć się czymś, tak, skupić się na czymś, więc nie będę obiecywała, że to będzie ażna, ale na pewno prędzej czy później takie wideo o ażnie też nagram. Dziękuję.